Witam. Tu jest po talerzówce, co ostatnio robiłem. Tam to jest sorane. A tu wczoraj sobie przyjechałem, wykosiłem trawę pod polami. No i zabrałem jedną przyczepkę tam z przodu. No i tu miałem jeszcze na drugą przyczepkę taką kopiatą. I znikła trawa. To i się nie bał, i trawę w nocy zajebał. Szła woda z góry, wszystko trawę porwała. A że góry tu są takie, tamtych domów wszędzie woda zapierdziela. Tu jest rozlewisko, bo zatkało rzekę tam, strumień. No. Z tego kawałka tam miałem pozbierane trochę. Tu naciągło na hałdy, porobiło kubki z tego samo. Nie ciekam, czy z ziemią, czy bez. Bez, to jeszcze te rzeżuchy byki zeżreją. A co ładniejsza trawa, kurwać była, to poszła. No takie pokosy były tutaj. Ten z rzeżuchą był jeszcze większy. Bo to już jest takie szuwary, bagienna trawa. Ale widać, cały pokos zniknął. Tu bez głębosza, co się zrobiło. O, nawet kret żyje. O, skurdybel. Grzebie się tam. Wyrwało go razem z ziemią. Taką wyrwę zrobiło. A wczoraj tego nie było, bo widać, wykoszone wszystko do rantu, nie? Tak było koszone potem, do... Tu jest jeszcze skoszone. O, widać, że skoszone jest. I tak było przejechane tutaj, to prosto. Czyli wyrwało jakieś 3 metry działki. To tam już dawno było, bo nie powiem, to było dawno. Choć tam świeże też już wyrwało. Teraz jak się kombajnem będzie jechało, to trzeba pamiętać, że na uwrociu dupy nie wpychać na dół, bo się zawiesi. Nie moje pole, trzeba byłoby tu puścić 10 dział ziemi i zarównać.